Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Ameryka Łacińska. Moim gościem jest pani dr Joanna Gocłowska-Bolek. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, bardzo miło zawsze gościć w podcaście. Dzisiaj też z przyjemnością zaproszenie przyjęłam. Jestem. Ostatnio rozmawialiśmy o Haiti, jeszcze w ubiegłym roku rozgrzewały nas informacje. W kontekście tej ubiegłorocznego właściwie zabójstwa prezydenta Haiti zastanawialiśmy się, kto stoi akurat za tym procederem. No i mamy doniesienia pierwsze, bo policja jamańska poinformowała w sobotę o zatrzymaniu głównego podejrzanego. Jest nim były haitański senator. Co wiemy o panu, nie wiem czy dobrze wypowiem, Johnie Joelem Josephie? Tak, chyba powinniśmy z francuska wymawiać nazwisko, skoro Haitańczyk, chociaż został aresztowany faktycznie na Jamajce. I to też jest ciekawe, bo to stało się śledztwem międzynarodowym, dlatego że pewne macki tej ośmiornicy, która okazuje się, że to śledztwo, prawda, przerosło już w jakąś ośmiornicę, te macki sięgają do Jamajki, do Kolumbii, do Stanów Zjednoczonych i jeszcze nie wiadomo jak daleko, do Turcji nawet. Teraz mamy kolejną odsłonę tego thrillera politycznego, bo to jest rzeczywiście już tak skomplikowana rzecz, że ja tylko czekam na jakieś kolejne doniesienia, bo co informacja, to się okazuje, że to jest coraz bardziej ciekawe, więc też się zastanawiam, czy może ktoś wpadnie na taki pomysł, aby to opisać w formie jakiegoś mrożącego krew w żyłach thrillera, albo nawet nagrać. To z zainteresowaniem będziemy pewnie śledzić. Co się stało? Otóż aresztowano właśnie byłego senatora haitańskiego, który już od razu od początku, bo w zasadzie 6 dni po zabójstwie, przypomnijmy, to było 7 lipca, więc pół roku mija, prawda? Za chwilę został już określony jako osoba podejrzana, czy jeden z głównych podejrzanych i go poszukiwano, wysłano list gończy, natomiast trudno było go znaleźć. Okazało się, że on gdzieś tam w jakiejś takiej cichej parafii, gdzieś tam z boku w tej Jamajce sobie pomieszkiwał, no i właśnie został teraz już aresztowany. Zostaną prawdopodobnie postawione mu zarzuty, choć podejrzewam, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby określić co konkretnie i dlaczego. Natomiast został przygotowany wcześniej taki 124-stronicowy raport, więc wyobrażam sobie, nie widziałam tego raportu, bo on jest, nie jest publiczny, natomiast wyobrażam sobie, że tam trochę tej treści jednak jest, prawda? I takich doniesień, które mogą być podstawą właśnie oskarżenia pana Johna Joela Josepha, w którym to raporcie stwierdzono, że właśnie ten były senator walnie przyczynił się do zabójstwa prezydenta Jovenela Moisa. Więc mamy tutaj osobę podejrzaną. Tych podejrzanych zresztą już wcześniej trochę aresztowano. Tak, o tym już mówiliśmy zresztą tutaj w jednym z podcastów. Tak, ale skąd właściwie, rozumiem, że to jest też wynik tej współpracy pomiędzy amerykańskimi służbami haitańskimi. No, wydaje mi się właśnie, że bez tej współpracy to tutaj trudno byłoby o jakieś takie rzetelne wyjaśnienie. Dlaczego? Haiti to jest taki kraj, w którym jest bardzo wysoka przestępczość i zresztą były wcześniej też różne morderstwa osób ważnych, wysoko postawionych albo takich, które gdzieś tam w tych kręgach elit politycznych, gospodarczych istotnie działały i zwykle tych morderstw nie udaje się oczywiście wyjaśnić. To znaczy raczej po morderstwie Jovenela Moisa, prezydenta, panowało przekonanie w Haiti, że no cóż, tu da się zrobić, po prostu tak jest zamordowano, trudno, tego nigdy się nie wyjaśnimy, nie dowiemy się. Tymczasem jednak przypomnijmy, że od razu zostało aresztowanych sporo obywateli Kolumbii, dlatego że okazało się, że tam cały oddział właśnie byłych komandosów, przeszkolonych, różnych takich
takich misjach specjalnych i do tropienia gangów narkotykowych i do tropienia partyzantów, więc osoby przygotowane przez, no też tutaj we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, ale to są komandosi, którzy często są wynajmowani, czy byli komandosi, tak, którzy są wynajmowani właśnie przez inne państwa albo przez prywatne osoby do ochrony, do jakichś zadań specjalnych, ale też do służby gdzieś tam wojskowej mamy w różnych miejscach, więc tutaj jakby zaskoczenia nie było. No, są rzeczywiście osoby z Kolumbii, tylko że Kolumbia postawiła też sobie za cel taki, żeby to wyjaśnić, prawda, bo to wizerunek Kolumbii taki międzynarodowy jednak bardzo nadwyrężyło. Druga rzecz, że część tych osób aresztowanych, oskarżonych, dwie na samym początku, to byli obywatele Stanów Zjednoczonych, chociaż pochodzenia haitańskiego, no ale jednak. I tutaj też od razu takie silne wrażenie, że no musimy tu jednak wkroczyć z tą swoją analizą i właśnie to śledztwo tak poprowadzić, żeby ono rzeczywiście przyniosło jakieś rozwiązanie. To co wiemy, to co już wcześniej się zdarzyło, tak, aresztowano 26 Kolumbijczyków, przede wszystkim byłych komandosów, którzy no, faktycznie tam byli. Dobrze, więc weszli do tej rezydencji, byli w nocy, strzelali prawdopodobnie, a więc no, fizycznie jakby wykonali ten wyrok. Do tego mamy dwóch obywateli właśnie Stanów Zjednoczonych, ale byłych Haitańczyków, którzy potem zeznają, że oni byli tylko i wyłącznie zatrudnieni do tego, żeby tłumaczyć. Dlatego, że w Haiti mówi się po francusku, po kreolsku, natomiast no, Kolumbijczycy mówią po hiszpańsku, więc tutaj taka rola po prostu pomocnicza. Oni zarzekają się, że nic nie wiedzą, dlaczego, prawda, to się tak zakończyło, bo mieli po prostu w jakimś takim typowym przedsięwzięciu ochrony uczestniczyć i tyle. Również jeżeli sobie popatrzymy na tych Kolumbijczyków, to tak nie do końca mnie to przekonuje, prawda, że oni faktycznie zostali wynajęci do morderstwa prezydenta, no bo oni zeznają i to zresztą ich rodziny tam wielokrotnie przesłuchiwane i ich znajomi opowiadają, że oni dostali takie marne wynagrodzenie za to, no takie typowe, powiedzmy, z jakąś taką drobną jakąś misję, po prostu pojechać coś tam gdzieś, postać gdzieś przy jakiejś ochronie i wrócić, bo wyobrażam sobie, że gdyby mieli być wynajęci faktycznie do takiej bardzo no, niebezpiecznej, kłopotliwej misji, to by tutaj wynagrodzenie musiało być dużo, dużo wyższe. Także najprawdopodobniej większość z nich nie wiedziała, że to ma być takie wyzwanie. Prawdopodobnie niektórzy wiedzieli. Natomiast niektórzy stali też od razu zastrzeleni, prawda? Więc to też nam coś może tutaj mówić w tym całym thrillerze. Zastanawiam się też, bo jeżeli jest to były senator, to ten były senator musiał mieć jakieś barwy polityczne i czy przypadkiem też te doniesienia o zatrzymaniu w jakiś sposób nie wpłynęły na lokalny parlament, krajobraz polityczny. Tak, to była osoba bardzo silnie związana z partią, która była przeciwnikiem tej, która wspierała Jovenela Moïse'a, chociaż tak naprawdę to Jovenel Moïse był człowiekiem, on był biznesmenem, który tak trochę do tej polityki trafił bocznymi drzwiami, bym powiedziała, i to zresztą nie było tak łatwo, on dwukrotnie startował, były pewne niejasności, czy faktycznie wygrał, nie wygrał, dużo osób, na przykład przy drugich wyborach, gdy to cztery osoby naraz, czterech kandydatów stwierdziło, że to oni wygrali. Tutaj od razu miał trudno i miał bardzo wielu polityków przeciwko sobie. To od razu powiem, miał bardzo wielu przeciwników politycznych, takich, którzy lepiej niż on, wydaje się, radzili sobie z tą wielką polityką, ale też silnie umocowanych jakby w elitach biznesowych. Ale co musimy jeszcze tutaj dopowiedzieć, i to jest bardzo ciekawy wątek, który gdzieś tam się pojawił w połowie grudnia. Otóż okazało się, po co w ogóle przyszli, prawda? Bo małżonka prezydenta Jovenela Moïse'a, ona została postrzelona bardzo ciężko, też wydawało się, że nie żyje, natomiast ona przeżyła i potem zeznawała, że widziała, że ci napastnicy przeszukują bardzo skrupulatnie gabinet w poszukiwaniu czegoś, nie wiedzieliśmy czego, i w którymś momencie któryś krzyknął: mam, prawda? I wtedy oni się wynieśli. Czego szukał? I teraz już wiemy, czego szukał, bo w połowie grudnia okazało się, że prezydent Moïse przygotowywał listę długą
listę osób, kręgu Haitańczyków, z kręgu elit politycznych, bardzo wysokich również polityków, z kręgów gospodarczych, osób powiązanych z gangami narkotykowymi. I planował tę listę przekazać do Stanów Zjednoczonych. I to stało się w którymś momencie wiadome, przynajmniej dla osób związanych blisko z prezydentem, i zapewne stanowiło tutaj zagrożenie ogromne, właśnie nawet nie przygotowanie tej listy, ale jego plan przekazania do Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że tu prawdopodobnie tym głównym tematem to oczywiście są narkotyki. I jeszcze może dopowiem, że o tym jeszcze może świadczyć fakt, że na kilka miesięcy przed śmiercią Jovenel Moïse zaczął pewne porządki w swoim kraju, bo Haiti jest krajem, gdzie w dużej części rządzą gangi narkotykowe i te powiązania pomiędzy handlarzami narkotyków, a politykami, a biznesmenami, a różnymi też politykami lokalnymi, nie tylko tymi najwyższymi. To jest po prostu taka skomplikowana sieć, którą naprawdę trudno jest rozwiązać. Nawet jeżeli ktoś ma jakiś taki pomysł na to, to gdy zacznie się w tym grzebać, to się okazuje, że jeżeli pociągnie za jeden sznurek, to tam dużo różnych jakichś powiązań ujawnia. Również Jovenel Moïse w którymś momencie, ja myślę, że on sam odkrył, że już nie jest w stanie jakby rządzić w tym kraju, w tak przenikniętym tą korupcją i tym praniem tych brudnych pieniędzy i tymi powiązaniami, więc on postanowił to nieco uporządkować. I zaczął, podjął pewne kroki po to, żeby oczyścić najpierw służby celne, które były bardzo związane właśnie z skorumpowane, związane z tym szlakami przemytu narkotyków z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych. Następnie przeprowadził plan znacjonalizowania portu morskiego, który miał długą historię przemytu i o tym było wiadomo, ale wcześniej jakoś nikt nie miał takiego pomysłu, żeby za to się wziąć. I to był też taki problem dla handlarzy narkotyków, że ten port, który oni od lat używali, od dziesiątków lat używali, to było takie naturalne, że nikt ich tam nie będzie za to łapał, to nagle stał się miejscem nieprzyjaznym, gdzie nie mogli czuć się już bezpiecznie. Ponadto spróbował zniszczyć pas startowy, który był używany właśnie przez handlarzy narkotyków i też w sposób w zasadzie otwarty i z tym się nikt nie krył, więc kolejny jakby szlak przerzutu narkotyków został zablokowany. Do tego dochodzi jeszcze taki pomysł prezydenta, żeby zbadać lukratywny przemysł związany z handlem węgorzami, bo tam była cała pralnia brudnych pieniędzy. I zobaczmy, to jest cała seria takich kroków, które przeszkadzały. Prawda? Komu przeszkadzają? No przede wszystkim oczywiście handlarzom narkotykami, ale też temu, że oni przecież przez lata budowali te powiązania, korumpowali, zastraszali, przekupywali. Tak? A tu nagle przychodzi ktoś, kto im miesza w tym całym biznesie, a to są ogromne pieniądze. Raz ogromne pieniądze, a drugi raz, że jeżeli sobie odkryjemy te powiązania i najprawdopodobniej Jovenel Moïse odkrył, że osoby bliskie mu politycznie i współpracownicy tacy bliscy, którymi on rzeczywiście współpracował, którzy wynieśli go do władzy, bo on, tak jak mówiłam, nie był politykiem z urodzenia, był biznesmenem, się mówi o banana man, bo w tym przemyśle bananowym tam dorobił się pieniędzy. Ale to były osoby bliskie mu i wspierające go do tej pory. On odkrył ich powiązania z handlarzami narkotykami, ale też z pralnią brudnych pieniędzy, więc to były osoby uwikłane. Właściwie nie miał innego wyboru, gdy chciał to rozwikłać i chciał oczyścić te pole, nie miał innego wyboru, jak tylko przekazać tę sprawę do Stanów Zjednoczonych, bo sam lokalnie nie miał z kim współpracować. To jest ta skomplikowana sytuacja, która stoi prawdopodobnie za morderstwem prezydenta. I tutaj ten były senator jest jedną z ważnych osób, dlatego że on, dowiemy się albo nie dowiemy, tak, ale najprawdopodobniej miał tutaj bardzo silne powiązania właśnie ze światem handlu narkotykami i on
dostarczał broń, on przygotowywał plan spotkań, więc to była ta osoba, do której tam za chwilę, gdy dokonano morderstwa, rzeczywiście ci komandosi, tak wyznaczeni, dwóch komandosów zadzwoniło, poinformowała, że tak stało się, dokonaliśmy, mamy ten plik, mamy tę listę, którą mieliśmy znaleźć. Prezydent Haiti został zamordowany 7 lipca ubiegłego roku właśnie w swojej prywatnej rezydencji niedaleko stolicy kraju. Wiemy, czego szukał jeszcze, kto i jak stał właściwie za morderstwem. Dowiemy się, mam nadzieję, w przyszłości. Dzisiaj o tej skomplikowanej też, myślę, układance mówiła pani dr Joanna Gosłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.